dzisiejszym odcinku przeprowadzimy sobie testy wysokościowe. Jak i te bardziej naukowe. Rakiety są spore, lotkę łatwo zgubić lub zapodziać, a na telefon zawsze można zadzwonić. Nie mogę teraz, gram iPhone'em w badmintona. Dostałem chyba najciekawszą paczkę w życiu, ale... Ile razy ci się zdarzyło, że coś ci wypadło z rąk? Bo mi wiele razy. Skutki tego mogą być opłakane, ale... Budzik. Myszka? Mini myszka. Skutki tego mogą być opłakane, ale i tak najgorszy jest telefon, bo jest mały, śliski i korzystam z niego cały czas. Gdyby nie case, nie miałbym telefonu. Po prostu warto się zabezpieczać. Jeden jest mój, drugi jest do testów. Albo odwrotnie. Tego iPhone'a wyciągnąłem z paczki, to jest taka paczka testera. Mam m.in. młotek, mam konfetti oraz jeszcze paczuszkę. Teraz na YouTubie będziecie mogli zobaczyć naprawdę dużo testów, ale ja zrobię test bardzo życiowy. Otóż... Tutaj mam najmocniejsze case'y, jakie istnieją. Tak, takie jest założenie. Nie bez powodu na pudełku mamy tutaj tą datę oraz mamy specjalne... Teraz tego nie połamię. Tego dnia węgierska firma MobilFox wchodzi na polski rynek i będzie można zaoszczędzić trochę grosza. Żeby nie przegapić promocji na pierwszy dzień sprzedaży niezniszczalnych case... Myślałem, że w telefon uderzyłem. Zasubskrybujcie bota na Messengerze, tam będziecie mogli dostać jednorazową przypominajkę, jak ruszy wyprzedaż. To będzie jednorazowa wiadomość, więc nie będziecie dostawać więcej. Przejdźmy do testów. W Polsce jeszcze nie jest znana, ale na świecie słynie z tego, że robi naprawdę wytrzymałe case'y, które chronią telefon. Nawet możecie zobaczyć na stronie, że zrzucali telefon. Wow. W takim case'ie zrzucali telefon z helikoptera i z wielu metrów wytrzymywał upadek. To nie jest taki zwykły case, jaki możemy sobie kupić w kiosku. Jest smukły, jest malutki, więc nie zwiększa bardzo mocno telefonu. To jest model Full Shock, który jest wyścielony specjalnym materiałem Drop X, który ma absorbować energię upadku. To jest ten czerwony tutaj widoczny materiał w środku. No i pasuje idealnie na telefon. Uwaga, hop. Działa. Boki ma matowe, tył jest też matowy, więc nic nie jest śliskie i w ogóle to jest też zrobione z materiału, który ma się nie rysować. To jest ten fajny moment. Telefon jest zabezpieczony, więc możemy nim rzucić. Dodatkowo do każdego case'a jest folika na ekran, którą możemy sobie zaaplikować, żeby nasz ekran też pozostał w 100% elegancko nieporysowany. Są gratulacje, nie kuś losu, ściereczka, wszystkie elementy do zamontowania. I to mi się podoba straszliwie, jest taka gąbeczka z takim zamszykiem w środku. Ładnie. Jeżeli jednak mnogość i fantazyjne wzory na stronie was nie przekonują, to zawsze możecie na przykład wykonać sobie własną. O, ten własny wzór trafi na mój telefon, ten prywatny. Jego nie będę testować, żeby zachował on 100% świeżość, bo tak mi się straszliwie podoba. Natomiast tymi dwoma się dzisiaj pobawimy. Na case'y mamy dodatkowo dożywotnią gwarancję i tutaj mam teraz dwa telefony wsadzone, bo uwaga, te case'y chronią telefony przed upadkiem. Uwaga, raz, dwa, trzy. Z 5 metrów, więc spokojnie, nic im się nie stało, ale nie będę tym razem męczyć sąsiadów, tym razem wyjdę na zewnątrz i tam się będę tłukł. I tam mamy beton albo asfalt. Nadzieja to karton. Co? Cześć, ja jestem Ziemniak. A ja Madzianka. Mać, to nie jest 5 minut z Madzianką i Ziemniakiem, chociaż taką formę mogłoby przyjąć. Dzisiaj jesteśmy na ogromnym placu, gdzie będziemy testować obudowy. Ja co prawda rzuciłem bez telefonu, a ty rzuć Mać z telefonem. Na pewno? No, spróbuj. Ale boję się. To nie będą takie testy. Zrobimy troszeczkę bardziej ekstremalne i przede wszystkim porobimy dużo prób, żeby pokazać wam, czy rzeczywiście te case'y wytrzymają. To jest bardzo stresujące. Jaki jest największy problem, jeżeli żyje się w 2020, to jest dużo problemów. Oj tak. Jaki jest największy problem, jeżeli się siedzi na przykład na ławku w parce i ma się wiele myśli w głowie, jak mają dzisiejsi milenialsi? Otóż Madzia niechaj zaprezentuje. Wyobraźcie sobie sytuację, gdzie Madzia ma w ręce jeszcze książkę i czyta, co jest niespotykane dzisiaj. Zapomina o telefonie i wstaje. O nie! W normalnej sytuacji telefon byłby pęknięty, lecz dziś... Cały zdrowy. Pierwszy test, który jest z wysokości... A, teraz jakieś 70 cm. Jeden upadek wiosny nie czyni. A to nie była jaskółka? Dzisiaj upadek, więc powtórzymy ten test wielokrotnie. Włączmy nagrywanie w ogóle na niej. Mi spadł dwa razy, ale dalej się stresuję, że coś mi się stanie. Mać, twój autobus! O nie! O nie! O nie! Test zaliczony. Drugi autobus. Tego już nie biegnę aż tak. Trzeci. Ile razy muszę stać na autobus? Czwarty autobus. Niezłe ćwiczenie. Piąty. Gdzie tutaj autobusy widzisz w ogóle? Autobus. Nie zapomnij telefonu. Jestem dziurawe ręce. Patrz, wszystko jest okej. Siódmy autobus. A czy to nie twój czasem? Nie, to jest jeszcze twój. Na pewno? Tak. Kurde. I'm out of here. Patrzcie, nawet cały czas Madzie nagrywaliśmy tam, żeby pokazać, że działa. Telefon jest cały, case delikatnie może być porysowany, ale to nie powinno wpłynąć w żaden sposób na wynik testów. Bieganie na autobusy jest stresujące. Ósmy autobus ci jedzie. No tak, w lesie.
dziewiąty, dziesiąty. Test zaliczony. Teraz jeżeli zobaczycie sobie środek cały, więc potrzebujemy czegoś bardziej ekstremalnego. Zrobiłem zdjęcie. Ja już odbyłam swoje ćwiczenia. Jeden upadek wiosny nie czyni, więc teraz ziemniak biega na busy. Mogła wam się zdarzyć kiedyś taka sytuacja, że chcieliście zaimponować kobiecie i swój telefon chcieliście przenieść z jednego kolana na drugie. Co jakby wam się nie udało. Tu nic się nie stało. To jest trochę przerażające. Cały czas czuję niekomfortowo, jak ten telefon spada, naprawdę. Czekaj, żeby wykorzystać ujęcie z GoPro. I nic. Takie sytuacje też się zdarzają, jak chcemy uratować swój telefon, który, jak sami widzicie, w tym momencie działa. Wiesz, jakich dwóch narzędzi potrzebuje prawdziwy facet? Ja i szara taśma. Nie, WD-40, bo jak się ma coś ruszać, a się nie rusza, to się używa taśmy. WD-40, jak ma się coś nie ruszać, a się rusza, to... No w sensie, dobra, dawaj Madzia metr, rozwiń go kawałek. Ale przyłóż tu. Nie, nie tak. To muszę złapać. To, tak, ale wyżej. A, trzeba było mówić, co chcesz zrobić w ogóle. Innowacyjne... No, tak. Producent mówi o tym, że możemy zrzucić ten telefon z 5 metrów nawet i wtedy będzie wszystko nam działać. To też złapiemy test, tylko ustawimy GoPro. Nie wiem, jak go mam rzucać. Telefon możemy zrzucić nawet z wysokości 5 metrów i nie powinno się nic mu stać. Pod nami jest twardy, wyłożony asfalt mikrokamyczkami, a Madzia tutaj na górze będzie zrzucać dokładnie z połowy wysokości telefon, dokładnie z 2,50 m. To też, uwaga, test. Żyje. Pokazuje. Możemy go odblokować. Telefon jest w całości. Tylko zerwaliśmy kawałek obudowy. O kurczę. Dostał tutaj chyba kamyczkami w tym miejscu. Ale... 2,50. Wow. Jak się ładnie podrwikał. Mamy nawet cały czas nagranie nieprzerwane i Madzia tam ładnie macha do nas. Ale ja myślę, Mać, że samo rzucanie telefonami z wysokości to coś, co nie jest do końca ciekawe. To też spróbujmy czegoś innego. Przygotowaliśmy dla was jeszcze jedną fajną rzecz, mianowicie wzięliśmy rakiety do badmintona. Bo jak sami dobrze wiecie, rakietkę łatwo jest znaleźć, gorzej jest znaleźć lotkę, która lubi się zgubić albo zawisnąć na drzewie. W przypadku takiego telefonu nic nam się nie stanie. Jest cały. Moim początkowym planem było to, żeby jeszcze zamontować GoPro do tej paletki, ale wiecie co? Zaczęło dosyć mocno, coraz mocniej padać, więc ja po prostu pokażę wam z pierwszej osoby widok, jak próbuję od Madzi przechwycić telefon. Czekaj, zamieńmy się, bo ja... A nie, bo ty lubisz czerwoną. Obojętne. Próbujemy? No. No, rzucaj. Mam. Okej. Dobra, teraz ty. 1-0. Telefon żyje. Wow. Ty to łapiesz. Wszystko w porządku, tylko mokre od deszczu. Oj, nie ma na co patrzeć, nic się nie stało. Mać? No. Większy dystans? Kompletnie nie trafiłam nawet. To teraz, Mać, próbujmy od razu odbijać do siebie. Czy to jest możliwe w ogóle? Nie. No. Prawie. No ale popatrz sobie na to, jak odbijasz, to aż się wygina cała paletka. Widzisz to? Właśnie się skupiłam na tym, zamiast trafić telefon. Zawsze jest z tym, z GoPro. Uwaga, hop! No tak. Ale dobrze wiecie, że tak naprawdę jak gra się w badmintona, to się wcale nie podrzuca do drugiej osoby telefon. No to już musiało boleć. Mać. Zostanie naleśników. Hop! Wow! Teraz wyobraźcie sobie... Ach, trochę za wysoko. Teraz wyobraźcie sobie miny osób, które przyjeżdżają czasami obok nas, jak my gramy sobie iPhone'em w badmintona. Dawaj! A, tak. Zium! Odwrócę go. Kurczę, jestem w tym mistrzem. Jak mistrz Pokémon.
Wiesz, jak się normalnie ta gra nazywa? Nie. Badminton. A wiesz, jak się nasza wersja nazywa? Dawaj. Aj, badminton. Było tak suche, że należy ci się rzut. Czyżby nam się nic nie stało? Cały czas telefon jest elegancko widoczny. Próbuj łapać. Świetnie. Nieświetnie. Prawie. Cały. Hop. Dobra, Mać, tutaj mamy 1,40 m rozwinięte. Potrzebuję, żebyś podrzuciła ten telefon tak wysoko, jak będzie końcówka tego metra i on powinien... się nie złamać. Wiesz już, jak wysoko masz to podrzucić? No. Wszystko w porządku. Teraz, jeżeli sobie zrobimy porównanie pomiędzy nowym case'em, świeżutkim, którym nie rzucaliśmy na betonie, a tym, to możecie zobaczyć, że tutaj są poobijane fragmenty, ale co jest najważniejsze, telefon jest nieuszkodzony. Jeżeli teraz go weźmiemy i rozłożymy na czynniki pierwsze, to możecie zobaczyć, całość działa, nie jest wygięta nawet, a lądował wiele razy na ostrych krawędziach. Możecie zobaczyć, że część grafiki nam zaczęła odpadać, no ale nie ma się co dziwić, po tylu uderzeniach, tylu upadkach, najważniejsze jest to, żeby nasz telefon był cały. A, żeby się jeszcze przekonać, że wszystko jest ok także z ekranem, to możecie zobaczyć, że także pod folijką wszystko jest idealne. Nigdy się nie spodziewałem, Mać, że wybierzemy się kiedyś pod las, żeby rzucać telefonem, grać nim w badmintona i potem jeszcze, żeby ten telefon się dalej nadawał do użytku. Ja tym bardziej nie. O, Mać, ale fajnie, łapiemy sobie ujęcie. A tutaj, co się nagle stało? Zobaczyłem mysz i się mega przestraszyłem. O nie, podskoczyłem, a razem ze mną mój telefon. Dzięki, Mać, za grę. Było bardzo fajnie, żółwik. Z łokcia teraz. Puf! Ale się cieszę, bo wygrałem. Jej! No i poświętowałem. A to świętowanie czym się skończyło? Że było bardzo miło. I telefon wciąż działa. Madzia latała. To co, jeszcze kapkujemy? No możemy spróbować. Przepraszam. Wow! Trzy! Dwie. Patrz, jaki trik. Czekaj, to ja też tak chcę. Tobie to lepiej idzie. Szybki tutorial, w jaki sposób podrzucić swój telefon w case'ie. Chwytasz pomiędzy kostki, tak naprawdę pomiędzy buty. Pięty. I podrzucasz. Okej. Widziałaś? Na szczęście, nasz case jest niezniszczalny, więc dzięki temu możesz to powtarzać ile chcesz tylko razy. Bo wiesz, co jest fajnego? Że sobie podrzucisz i już od razu zaczynasz kapkować. Spróbuj. A, przepraszam. No i chyba mamy rekord tym samym. Kamerę się odwróciłam. Możecie zobaczyć, telefon, wszystko jest z nim ok. Jak sobie zobaczymy nawet... Jesteśmy na plecach. Tu. Jest czyściutko, ale tak bym go raczej nie chciał upuścić, bo tak bym mógł nie wytrzymać, aż powiadomienie mi przyszło. To znaczy, że pora jest iść. Mać, ale mikrofonu nie mamy w case'ie. Wow. Też chciał być jak iPhone w obudowie. Karol, chciałeś zobaczyć, jak nam idzie? A to se gramy. Oj, przepraszam. Coraz bardziej tracę szacunek do tego telefonu w tej obudowie. W sensie tak to jest zawsze, że się uważa, że wysiada się, kurczę, trzymając auta, trzymając telefon w ręce, a teraz wysiadam w kieszeni, z kieszeni wypada, mam to gdzieś. To słuchaj. Kopię telefonem. Mać, tutaj mam jeszcze ostatnią rzecz dla ciebie do pomyślenia, tylko odejdę od ciebie na 10 kroków. 20. Coraz mocniej pada. 25 kroków, bo 5 do potęgi drugiej to jest 25, więc ziemniak bawi i uczy. Spróbujmy, żebyś dorzuciła do mnie telefon. Dobra? Dobra. Ja będę łapać. Nie. Jeszcze się boję. Działa? Działa. Ostrość jest, wszystko. Chcesz rzucić? Bo właśnie, bo w sumie spotkaliśmy się po drodze. Mikuna też chce się pobawić trochę telefonem. To jakbyś podrzucił do mnie, Mikuna. Patrzcie. Działa? To przekątek to było więcej. No. Ale ja go nie dogonię. Mać, złapiesz ode mnie? Postaram się. O! Jak on tego, jak on nie to przeżył? Się. Przeżył? Tu nie, się nagrywało nie nagrywało się. Musisz powtórzyć. Ale tu się uda, nagrywało. Tak. To czekaj. Na innym ujęciu, dla wszystkich niedowiarków. Telefon jest cały.
Ja myślę, że trzeba powtórzyć, tylko case, ten już tutaj, możecie zobaczyć, jest mocno zdezerowany, więc wam, o kurczę, zgubiłem opaskę. Więc ja wam go jeszcze pokażę, jak on wygląda w środku za chwilę. Natomiast teraz Madzia wydaje mi się, że ma drugiego case'a. Madź, czy ty masz drugiego case'a? Mam. Wiesz, jaka to jest chwila? To jest chwila, kiedy ty mi dajesz case'a, żeby ja ci mógł zrzucić telefon na przykład z balkonu. No, zobaczcie, ziemniak tam jest. Czymś do mnie rzucił. O, o, o! Niedobrze. Niedobrze, niedobrze. A chwila, mają case'a. Czy jest rozwalony? O, tylko tutaj oberwał. Tu i tu. Dobra, no mogliście zobaczyć, że troszeczkę za bardzo chyba nie podkręciłem, ale działa. Wiesz co, musimy to powtórzyć. Dziwne, u mnie działa. No i po telefonie. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Tu jest porysowany, porysowaliśmy go strasznie. A wiesz co, ja sobie tak pomyślałem w tym momencie, że zrobiliśmy jedną rzecz źle, bo my rzucamy, chodziło o spadek, nie o to, że on leci w powietrzu, robimy krzywą balistyczną. I jeszcze pada i jest śliska obudowa. No, więc słuchajcie, na odchodne myślę, że należy się taki ostatni porządny rzut do góry. Chcesz ty rzucić sobie do góry jak najwyżej? Nie, możesz ty, bo już rzuciłam. Chyba się oficjalnie wyłączył. Pytanie, przez deszcz? Czy, o. Słyszałaś? Tak. Jest cały z... Zrób to jeszcze raz. Chodźmy już stąd. Troszeczkę chyba przesadziłem z tym ostatnim rzutem, ale chcę wam pokazać prezent, jaki sobie sprawiłem na Dzień Dziecka. To jest gaśnica, więc jakby co, ona tutaj 6-kilogramowa do 340 kV będzie sobie siedzieć, bo zamierzam teraz ten telefon, który nie chce się do końca włączyć, podłączyć do swojego laptopa. Nie brzmi to przyjemnie. Zaburczał. Coś burczało, ale coś burczy od niechcenia. W sensie jest wibracja, później ty burczy. Wydaje mi się, że go nie odpalimy. Żeby nie było, oczywiście wam pokażę, jak ten telefon wygląda w środku, więc teraz będę ostrożniej starał się go wyciągnąć, nie rysując sobie własnej skóry, bo tego szkła, jak słyszę, jest dosyć sporo. No ale wiecie, że ten telefon spadł z dosyć sporej wysokości. Tutaj mamy taki szklany pył i widzę, że tego szkła to się dosyć sporo wysypało, więc ja to może ostrożnie odłożę. Będę musiał dokładnie umyć ręce. Widziałem sposób, jak niektórzy specjalnie sobie bili plecki, żeby je wypełnić jakąś farbą, a później to ładnie czymś polakierować. No, my raczej tego nie będziemy robić. Ja i tak jestem mega w szoku, jak dużo ten telefon wytrzymał. Bo trzeba przyznać, że ten telefon zlatywał wielokrotnie, wiele razy, ale mogliście zauważyć, że na ujęciach on nie spadał i nie odbijał się setki razy, więc ten case rzeczywiście nie jest taki gumowy, elastyczny, który ma rzeczywiście tą energię oddać z powrotem, tylko on bardzo dużo tej energii pochłaniał, więc jak telefon spadał, to case praktycznie się nie odbijał, tylko od razu gdzieś tam spadał. I nawet w momencie, kiedy robiłem rzuty na odległość, bawiąc się w rugbystę, to mogliście... To ja. Nie, to nie ten, on nie żyje. Jak rzucałem tym telefonem na odległość, to rzeczywiście, no nikt nie będzie rzucać w ten sposób telefonem, żeby sobie go na przykład podać, lepiej już jest podejść te parędziesiąt metrów, ale telefon rzeczywiście wypadł z case'a. Tylko czy to jest problem konstrukcyjny? Absolutnie nie, bo nikt nie będzie tak robić. Otóż telefon nawet jak wypadł, to on gdzieś tam się dalej przesunął, natomiast to wszystko, co miało spaść i być pochłonięte, to rzeczywiście zostało pochłonięte przez case'a, natomiast przez cały okres... Ja jeszcze podłączę, spróbuję. Nie, mówi nie. Przez cały okres testów nic się nie działo, telefon się ani razu nie wyłączył, cały czas się nagrywały wszystkie pliki, ujęcia i można było je odtworzyć, co możecie nawet w tym momencie zobaczyć, jak próbowaliśmy sobie go podrzucać, tylko że kurczę, no w tym momencie ciężko mi się będzie do niego dostać, żeby jakkolwiek odczytać te treści, które tam rzeczywiście jeszcze gdzieś zapewne na dysku zalegają. Troszeczkę mi jest smutno. Jeżeli chodzi o samo etui po rzutach, to możecie zobaczyć, to jest akurat to rozwalone. Ja go specjalnie otworzyłem, bo chciałem Madzi też pokazać, jak byliśmy na wyjeździe, w sensie na zewnątrz, jak byliśmy na zewnątrz, to chciałem pokazać, jak to wszystko wygląda. Więc ja je specjalnie rozwaliłem. Ono po jednym z rzutów tutaj strzeliło delikatnie, a to był już któryś rzut z kolei. A poza tym, to jedyne, co widać było na nim rzeczywiście, to same tutaj krawędzie są rzeczywiście delikatnie, no, porysowane, no, ale nie ma się co dziwić po tak bliskim spotkaniu z asfaltem, czy co tam było powylewanego. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo producent mówił o tym, że nam plecki się nie będą rysować. I widzieliście, jak często ten telefon lądował i przesuwał się po tych wszystkich kamieniach. Natomiast plecki, możecie zobaczyć, że rzeczywiście, ja jestem aż sam zdziwiony, nie są porysowane. Ten tutaj drugi case, który lądował bardzo mocno, ciężko jest powiedzieć, co tutaj zawiniło. Wydaje mi się, że ja po prostu rzuciłem tym telefonem zdecydowanie zbyt wysoko i spadł bardzo niefortunnie, bo z tak dużej wysokości on wylądował po prostu na płasko. Możecie sobie wyobrazić, jak się płasko skacze na przykład do wody, no to można poczuć trochę, że ta woda jest dosyć twarda. To był asfalt, on też
też był twardy, ale chodzi o to, że telefon cały spadł. No i możecie zobaczyć, jak dużo przyjął obrażeń. No i chyba najbardziej to też tutaj, gdzie wystaje aparat. Aparat też swoje oberwał. Idealnie płaska struktura powierzchni nie była. Ale sam case, sam w sobie jest ku mojemu zdziwieniu w 100% sprawny. Ten nie ma żadnych pęknięć. Jedyne co, to tutaj w miejscu, gdzie mamy miejsce na aparat, on tutaj troszeczkę tej folii nadrukowanej rzeczywiście tutaj troszeczkę odpadło, ale nic poza tym. No można powiedzieć jeszcze, że tutaj się troszeczkę tej farby zdarło, no ale rzucaliśmy nim na odległość, to się nie ma co dziwić. O, tu jest chyba największa wyrwa. Z tej strony jest tutaj największa wyrwa, która, to jest absolutnie wszystko, jeżeli chodzi o... Muszę to odkurzyć. Case'y, które były nam dotychczasowo znane, które rzeczywiście miały chronić bardzo mocno telefon i było pełno testów na internecie, patrzcie jak to wytrzymuje, były zazwyczaj bardzo grube i niezbyt estetycznie wyglądały, no i przede wszystkim dużo miejsca zajmowały w kieszeni. Natomiast te case'y są strasznie smukłe i to mi się straszliwie podoba. Ja wezmę tego świeżego case'a, żeby wam pokazać. Tego sobie specjalnie zostawiłem, żeby rzeczywiście nosić w tym swój telefon, no bo pozytywne wrażenie jest po tym wszystkim, co się dzisiaj z telefonem stało. No ale ja wam pokażę taką różnicę. Tutaj mam case'a takiego najzwyklejszego, najprostszego, którego można było sobie zamówić też z obrazkiem. Dostałem to na urodziny od TiVolta. Sam nie wierzył, że ja będę nosić swojego iPhone'a SE w tym. Ale jeżeli zobaczymy, to ten case się strasznie gnie. On jest po prostu zrobiony z gumy, która nie ma żadnej ciekawej budowy, oprócz tej grafiki, która znajduje się w tym miejscu. Nagle inny człowiek. Natomiast tutaj nie mamy zwykłego kawałka silikonu czy czegokolwiek innego, tylko mamy rzeczywiście przemyślaną konstrukcję, która jest dodatkowo w środku wyścielona materiałem, który będzie nam pochłaniać uderzenia i nie wiem, co ja mogę wam więcej powiedzieć. Nie sądziłem, że tak długi będzie materiał na temat takiego kawałka czegoś, ale to małe coś potrafi uratować życie. Warto jest kontrolować to, czy nasz telefon się rozbije, czy nie. A możemy to kontrolować tym, że będziemy go zabezpieczać. Telefony w dzisiejszych czasach są coraz droższe, konstrukcje są coraz bardziej zaawansowane i potrafią uszczuplić bardzo mocno portfel. Lepiej zdecydowanie wybrać case'a, ale nie byle jakiego, który za dużo nam nie da naszemu telefonowi, tylko lepiej jest wybrać case'a, na którym rzeczywiście można polegać i który sprawi, że ten telefon się nie rozwali. To też moje rozwalenie nie jest brane pod uwagę, bo to było już przesadne, natomiast wszystkie inne wcześniejsze testy dla naszej całej trójki, która była na dzisiejszej wycieczce, to jest wielkie zdumienie i powiedzenie takiego: wow, MobileFox, robisz to dobrze. Jak chcesz kupić case'a, to moim zdaniem w tym momencie, w przypadku takich smukłych, drobnych konstrukcji, to jest ta jedna z najfajniejszych. A ja spróbuję tego iPhone'a po prostu rozkręcić i zobaczę, co się stało w środku. Do otwarcia iPhone'a jest nam potrzebny na pewno śrubokręcik z końcówką P2, czyli to jest taka gwiazdeczka bardzo drobna. I teraz chyba trzeba podważyć sam ekran. W przypadku takich telefonów, ja to trochę robię nieprofesjonalnie, bo ten telefon tak już jest troszeczkę padnięty, ale dookoła ekranu mamy wrzucony klej, który nam uszczelnia tą konstrukcję, więc trzeba znaleźć jakieś miejsce, gdzie jesteśmy się w stanie tam wbić do środka i kawałkiem jakiegoś plastiku jesteśmy w stanie ten klej odciąć dookoła. Słychać, jak ten klej puszcza. Tutaj są resztki tego kleju, który nam trzymał przede wszystkim ekran. No i mamy naszego iPhone'a w środku. I jak ktoś rozmontowywał iPhone'a, to na pewno poznaje część rzeczy. Jeżeli sobie go weźmiemy i w tym momencie nawet będziemy chcieli podłączyć do komputera, to będziecie mogli usłyszeć, bo nawet nie zaburczał. Mówi dalej nie. No bez bardziej specjalistycznych narzędzi, a przede wszystkim bez części zamiennych, nie będę w stanie raczej obudzić tego iPhone'a w taki zwykły, prosty sposób. Też ja go biorę i zamykam. Nawet nie będę się bawić w układanie jakiegoś większego kleju. Po prostu go skręcę i wydaje mi się, że tyle, bo tyle co szkła tutaj nawrzucałem, to jest totalna masakra. Pierwszy raz widzę aż tak zdezelowanego iPhone'a w swoich rękach z takiego dużego bliska. Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie, łapka w górę, miejsce na subskrypcję oraz dwa inne filmy obok mnie. Czy chcecie więcej w ogóle takich crash testów?